Hej, z tej strony Draconager, witam w 14 odcinku serii Zagrajmy w Puzzle Quest. Tenże, no. Pozdrawiam Adama Jeziorskiego. No, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Przejdźmy do zadania głównego. Chaos wśród plemion. Musimy udać się do czterech wiosek i poskromić, że tak to nazwę, powiem, przywódców plemion wszelkiego. Dobra, zacznijmy od Krwawego Księżyca. Oj, poleje się krew. Herszt orków. Jakbym pokonał tego, potem kolejnego, to może dałoby radę go schwytać. Nie zaszkodziłoby. Okej, okay, dobra. Oczywiście mam moją maczugę... prawilnego polskiego dresiarza. O. Trzeba jakoś to zróżnicować. W sensie nazwę. No dobra. Dziękuję bardzo. No nie wiem, jak będzie. Nie ma to jak cztery prawie identyczne walki. O, sprawdźmy jeszcze zdolności. Uderzenie głową, to chyba nagłówka albo dynka. No i szał, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Rzut toporem, niech będzie. 12 obrażeń może być. Nie będę wybrzydzał. Niech cię. Haha, maczuga działa! To bardzo dobrze! W poprzednim odcinku 3 razy pod rząd zadziałała. To było normalnie niesamowite. Gdybym powiedział komuś, kto zna się na tej grze, choć niewiele jest pewnie takich osób. Szkoda. To bym pewnie nie uwierzył. Dopóki by nie zobaczył mojego filmu. Chociaż w sumie wtedy też mógłby uznać, że to... nie wiem... fotomontaż, coś takiego. W sumie to mu się nie dziwię, ja sam bym nie uwierzył, gdyby coś takiego ktoś powiedział. Lituj, żeś się! Ile można? To ja tu jestem od nawalania w ten sposób, a nie. To ja mam być nawalany. To było bardzo niefajne. To mało powiedziane. Mogę mieć czwórkę, ale już mi się nie chciało robić czwórki. To był dobry wybór, widzę. Rzut toporem by się opłacił, ale... no jednak by się chyba nie opłacił. Bo mój przeciwnik... i tak to zrobił. Skurwiel. No, 14 to całkiem dobrze. 14 poziom. Jeszcze wbiję ten najwyższy. Zielona mana. No niech będzie. The shit. No nie no, on wali piątki, czwórki, a ja ledwie trójki. A jestem dobrym uczniem. Czy ja już tego suchara nie mówiłem? Nieważne. Nie zaszkodzi jeszcze raz. O, tak. A co mi tam? No, maczuga. Nie... co tu powiedzieć? Spełnia swoją rolę. Chyba zostanę z nią do końca gry. Nie no, nie znajdę nic lepszego. To jest po prostu najlepsza broń w grze, moim zdaniem. Grałem po raz pierwszy. Czy to wtedy grałem pierwszy raz? Nie wiem. Mniejsza o szczegóły, wiecie o co mi chodzi. Wow. Nie rozstawałem się chyba z tą maczugą aż do końca. Idziemy do zakutych łbów, co doskonale... opisuje inteligencję orków. Syros, co ty baba jesteś?
O, jaki on jest pyskaty po prostu. Lubię go. Biedny Kalkus. Cyrus go nie słucha. Dosyć gadania o tunelach. Czyli dopiął swego. W inny sposób niż planował, ale dopiął. To jest najważniejsze. Jak ja lubię Cyrusa. Dobra. Runy. Na razie sobie daruję te runy i tak nic nie wykuwam teraz. A oni tu sobie przykuwają uszy. Aha, czyli widocznie nie mogę... Nie no, powinienem móc chwytać herszta orków. Zobaczę drugi raz. Może trzeba trzy? A może... Nie no, przecież to jest ten sam przeciwnik prawie, że... Szczerze to nie do końca ogarnąłem, jak działa loch i ogólnie chwytanie przeciwników. Może... Coś tam było o walkach, że... No, wydawało mi się, że jedna walka i za drugą można już... Przy drugiej można już schwytać przeciwnika, ale... Może się myliłem jednak. Mniejsza. To się okaże. Ja, dodatkowa tura. Rzut toporem. Wow, 17. Prawie. O! Normalnie jakby mi teraz dobiła 12. W sensie dodatkowe 12 obrażeń, to bym chyba normalnie. Kurczę, szkoda. To mogło być naprawdę piękne. Takie obrażenia nie zdarzają się zbyt często. No, taka czwórka też. Takie szczęście. Wow, normalnie... Sprawie, że heroiczny wyczyn. Szczęśliwy wyczyn w tym przypadku. Normalnie wygrana w totka. Spłatanie. No dobra. I się skończyło szczęście. No kiedyś musi. Musi to na Rusi. Szczerze to ja nawet nie wiem, jakie mam maksymalne ilości many. Nie zwracam na to w ogóle uwagi. Po prostu wiem, że se jest. Brawa dla mnie. A mogło to być normalnie flawless victory. Dla osób, które no speaking ingleze, nieskazitelne, takie bezbłędne zwycięstwo. O. No trudno. Na walce trzeba być przygotowany na to, że się oberwie. W czasie walki ogólnie. Ciekawe, jakbym tak łączył czwórki, to bym dostał za to heroiczny wyczyn. A to chyba tak nie działa. Szczerze, to nie mam pojęcia, jak to działa. No zobaczymy, czy ta czy z tego skorzysta. No, a widzicie. Nie skorzystał, jego błąd. Przedostatni błąd, można by powiedzieć. Ogólnie to bym chciał jakiegoś innego wierzchowca, bo na szczurze głupio wyglądam. Rzut toporem. Czy ktoś mi wytłumaczy, jak jest liczony ten wynik? Bardzo chciałbym to wiedzieć. Jeszcze dwóch. Co za nuda. Biała czaszka, dobra. Na koniec udamy się... No chyba was Bóg opuścił. Ech, do wężowego kła się udamy. Dobra, walczmy. Dobra, może tutaj nie ma opcji. Schwytaj. Nie wiem. Generalnie to mi to wisi w sumie.
Tak, nie korzystam z tych zdolności, no ale łamigłówka zamiast walki chyba nie zaszkodzi, takie małe urozmaicenie. Też tak myślę. Jakby się tak zastanowić, to heroiczny wyczyn jest rzadki jak widok jednorożca. No, chyba że coś bronym. Yeah. Serio. Zarąbał mi manę. Tyle many mi wpadły, żadnej czerwonej. Chyba mnie szczęście opuściło. No trudno. Wow, to było dość. To był dość niespotykany widok. No, byłby heroiczny wyczyn. Jeszcze tylko jedna kaskada, że tak to nazwę. No, a ty to by chyba było dziką mądrością to zdobyć, jak jest dużo żółtych i niebieskich. To jest duża szansa na to, że to będzie heroiczny wyczyn. Nie zabrzmiało to zbyt fajnie. Nie jestem lektorem. Jestem tłumaczem. I let's playerem. Nie lektorem. Ogólnie to zauważyłem teraz taki dość szybki przyrost subskrypcji, co mnie bardzo cieszy oczywiście. Wow! I zarówno subskrypcję, jak i ten czas to był wow. Wczoraj miałem... Nie, może poczekaj. Chyba w poniedziałek miałem 600 subskrypcji, a teraz mam ponad 700. To jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo... Chyba mi tak... Jakby to wytłumaczyć, no po prostu się z tego cieszę. Jestem zaskoczony tym, że tylu widzów przybywa. Tylko mnie zastanawia, czym to jest spowodowane. Nie wiem, może nagłym wzrostem popularności któregoś z moich filmów. Nie wiem, Pingu? Może podróbki zabawek MLP? Ciężko powiedzieć. Ja, piąteczka. No, miałbym prawie pełne zdrowie. No, zauważycie, że kolory liczb i tych mnożników są różne. To taki mały szczególik. I bum. Masz tych skór. Mamasz. Ugryźcie mój szczur. Tak więc witam wszystkich nowo przybyłych subskrybentów, jeśli któryś to ogląda. No i dziękuję tym oczywiście, tym moim wcześniejszym. Może kiedyś dobijemy jakiś... No wreszcie mogę go schwytać, czyli chyba 3 walki dopiero można schwytać, dobra. Oh shit. Okej. Wygląda obiecująco. Źle. Tak wiem, Twilight. Tak wiem, że to Evelyn. Nie wiem, czy dobrze czytam. W sumie to wszyscy popełniamy błędy przy czytaniu nawet takich prostych angielskich wyrazów. Może jakiś przykład, Drakonagarze? Chcecie przykład? Szkuźwa! Na przykład niektórzy czytają sword zamiast sword. No może... Nie, to było głupie. Teraz mogę już tylko skrzanić. Już to skrzaniłem sobie. Dobra. Nie w tędy droga. Dobrze kombinuję. Gorzej idzie tam już pod koniec.
że najpierw to nie. Jak to zniszczę? Sam nie wiem, co robić. Nie wiem, teraz idzie dobrze, czy nie? No, przynajmniej jakieś urozmaicenie o tych walk. Już mnie te walki znudziły, szczerze mówiąc. Nie. Dobra, to jestem niemalże pewien, że jest dobrze. Teraz się zastanówmy, co robić dalej. Źle. Co teraz? Pytanie. Wymaga chwili zastanowienia. Robię tak. Nie tak, a nie. Może najpierw jeden zielony, potem drugi. Nie, coś mi się tu nie zgadza. Nie, no jestem niemal pewien, że trzeba teraz te zielone. No ale co teraz? Tego już próbowałem, że tak tu przesunąć. I to nie poszło. Tak też próbowałem. Dobra, zastanówmy się. Znaczy wątpię, żeby trzeba najpierw było te z doświadczeniem. A może? Też źle. Dobra, to też już. Teraz próbowałem. Znaczy nie te z doświadczeniem, tylko te z zieloną maną. No to chyba jednak źle. Cie. Dobrze kombinuję. Jak tu teraz połączę żółte, to będą dwa i nie będę mógł ich połączyć. Chociaż mogłem je wysadzić w sumie. Nie, już. Tego już też próbowałem. Podobają mi się te zagadki, nie ukrywam. I to, że przestają być takie łatwe. To, że stają się coraz trudniejsze. Trzeba kombinować. No jak przesunę te żółte, to wtedy nie będę mógł połączyć czaszek. No znowu to samo, kurde. Może jednak źle to robię? To jest dopiero pytanie. Dobra, przepraszam za to cięcie, ale jednak się okazało, że źle to robię. Wydawało mi się, że dobrze, ale jednak nie. Dobra, sprawdziłem na YouTubie, więc najpierw trzeba... A potem trzeba... widzicie? Nie chciało mi się po prostu marnować czasu, więc... Sprawdziłem w internecie, jak to zrobić. W sumie to tak będzie lepiej. Dobra. Okej. Mówiąc szczerze, myślałem, że rozwiązanie jest inne. Zbyt proste jednak było. Dobra, wracamy do Dancor. Nie wiem, czy tak się to czyta, ale mniejsza. Donieść o swym sukcesie. Zadanie wykonane.
Złoto, krasnoludzki topór, cóż on nam daje? Odporność na ziemię. Nie, maczuga jest lepsza. A jakoś odporności mnie nie interesują. Dobra, sprawdźmy jeszcze karczmę. Krona. A, to jest ta kobieta z brodą. Wyjątkowo elokwentna jak na krasnoluda. Dorastała i dokształcała się w cesarstwie saletyńskim po pograniczu Jagari. No dobra. Mamy jakąś kolejną misję, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówił Drakonager. Cześć.